a nie, jeszcze pierwsza połowa. Gdyby było 1-0, to o tej sytuacji nikt by nie pamiętał, Grzesiu. Ale ponieważ skończyło się 1-1, a to jest tak ważkie 1-1, to ta sytuacja będzie wałkowana na wszystkie sposoby. Natomiast chyba tutaj mamy jedną jasność, że faulu nie było. No. Też tak mi się wydaje. Trudna sytuacja to nie będzie dla pana Stępniewskiego. Tak od razu mi się przy tej okazji też przypomina cały czas jakieś próba prowadzenia challenge'u czy analizy wideo. I co? I wszyscy by 15 minut się spierali, co było? Czy sędzia się zastanawiał?